Zainteresowanie recitalem Człowieczy los było ogromne. Alona Szostak wystąpiła dwukrotnie, o 18 i 20, za każdym razem gromadząc komplet publiczności. Rosyjska artystka zaczarowała widzów swoją charyzmą, pasją i wrażliwością. Alona Szostak jest z pochodzenia Rosjanką. Wychowała się w Rosji, skończyła Akademię Teatralną i przyjechała do Polski. 11 lat temu, to jest bardzo istotne, w Zielonej Górze na festiwalu usłyszał ją i zobaczył mąż Anny German, Zbigniew Tucholski. I zobaczył w niej osobę, która jego zdaniem powinna zrobić recital z piosenek jego żony. Kiedy po festiwalu w Zielonej Górze ja wróciłam do Chorzowa i powstał pomysł. Ja czułam niedosyt i powiedziałam sobie, że ja muszę coś z tym zrobić. Przede wszystkim chciałam połączyć piosenki polskie i piosenki rosyjskie. I tak właśnie było podczas wczorajszego recitalu. Widzowie usłyszeli piosenki Anny German w języku polskim i rosyjskim. Alona Szostak występ okraśliła ciekawymi anegdotami z życia i kariery Anny German, rozwiewając wiele plotek i mitów, jakie narosły wokół polskiej piosenkarki. Dodatkowo widzowie zobaczyli film, jaki Alona Szostak nakręciła, będąc wizytą u matki Anny German. Artystka opowiedziała nam, jak wielką estymą cieszyła i nadal cieszy się w Rosji Anna German. Te piosenki, które ona śpiewała, no to nuciła całą Rosję. Kiedy rodzice mnie zabrali w Leningradzie na jej koncert, i ja 9-letnią dziewczynką pojechałam razem z nimi, no to ja nie wiem, z czym to teraz porównać. No może jak dla kogoś, nie wiem, Rolling Stonesi. Popularność Anny German w Rosji nie przeminęła, prawda? Jest nadal wielka. Nadal. Jest nawet Aleja Gwiazd. Jedyną zagraniczną gwiazdą w tej Alei Gwiazd w Rosji jest gwiazda jej, Anny German. W Polsce popularność Anny German odżyła wraz z pojawieniem się autobiograficznego serialu o wokalistce. Ci, którzy kochali, przypomnieli o niej sobie, a ci, którzy nie znali, poznali ją. Wraz z tym, jak przyszedł ten serial, jakby ludzie na nowo zaczęli ją sobie kochać i przypominać. Alona Szostak nie ukrywała swojego emocjonalnego stosunku do twórczości Anny German i samej artystki. Jak się tak głębiej się zastanowię i tak sobie na scenie nie powstrzymam swoich emocji, to się rozryczę. Czasami bywa tak. Trudno i potem jestem zła na siebie, bo to nie ja powinnam się wzruszać, tylko publiczność. Ale publiczność także nie ukrywała wzruszenia i zachwytu. Podobało się? Cudowne, naprawdę. Kocham ją, lubię i jest dla mnie wszystko. Wspaniały, piękne piosenki i wspaniałe wykonanie. Bardzo fajnie. Jesteście Państwo fanami Anny German? Mam książkę nawet jej taką dużą. Jak się podobało? A bardzo dobrze. Co najbardziej? Wszystkie piosenki były rewelacyjne, naprawdę. Co Pani sądzi o takiej inicjatywie, że właśnie recital Anny German na Dzień Matki? Piękna inicjatywa. Myślę, że było dużo starszych osób, mam, babć i były przeszczęśliwe w tym momencie. Co takiego jest w twórczości Anny German, że znów odżyła moda na Anny German? A twórczość Anny German? Prawdę, wzruszenie, miłość. Как мне верится, что печаль развеется, что душа отложится, что беда откажется. Надо так мало слов простых, я тишину не тороплю. Может, сольется с двух двоих слово «люблю».